Cześć, nazywam się Luiza, jestem trenerem w MyFitnessPlace i przygotowaliśmy dla Was 5-minutową rozgrzewkę. Zaczniemy od marszu. Chciałabym, żeby ten marsz podniósł Twoją temperaturę ciała, więc kontynuuj go do momentu, kiedy Twoje mięśnie już wstępnie się rozgrzeją. Przejdź płynnie w delikatny trucht w tempie szybkiego marszu i kontynuuj go około 2 minuty. Następnie zaczniemy dogrzewać i mobilizować nasze stawy tak, żeby uniknąć jakiejkolwiek kontuzji. Zaczynamy od góry. Najpierw głowa. Przód, dociągnij delikatnie ten ruch i tył. Powtórz ruch po 5 razy, przesuwając głowę do przodu i do tyłu w maksymalnym zakresie ruchu. Następnie przytrzymaj głowę około 10 sekund i przechodzimy do ruchów bocznych. Trzymaj nisko barki. Chcę, żebyś czuł rozciąganie w karku, w szyi. Po 5 ruchach na stronę przytrzymaj jeszcze na 10 sekund głowę. Kilka ruchów krążenia. Zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. I następnie dogrzewamy nasze barki. Mocne krążenia, ręce są luźne, same barki pracują. 10 ruchów w tył i następnie 10 ruchów do przodu. Wyciągnij ręce w bok, mocno napręż całą rękę aż do dłoni. I wykonaj ruchy przypominające przeciąganie liny z prawej na lewą stronę. 5 ruchów na prawą stronę, 5 ruchów na lewą. Opuszczamy ręce, przechodzimy do naszych bioderek. Najpierw ruch w przód i w tył. W przód, w tył. 10 ruchów, mocny zakres, jak najdalej możesz. Dogrzej bioderko i przejdź do ruchów bocznych. Tak samo wykonajmy 10 ruchów na jedną stronę i płynnie przejdźmy do krążeń z maksymalnym zakresem, jaki tylko jesteś w stanie wykonać. Trzymaj kor stabilnie i oddychaj. 10 ruchów w jedną, 10 ruchów w drugą stronę. Maksymalnie sięgaj biodrem jak najdalej możesz. Podnosimy jedną nogę i dogrzewamy nasz staw skokowy, czyli wykonujemy krążenia zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. Wykonuj minimum 10 ruchów w każdym fragmencie, które pokazuję. Druga noga, w prawo i w lewo. Stań prosto, ustaw nogi na szerokość bioderek, pochylamy się, łącząc ten ruch z wyciągnięciem dłoni nad głowę. Wyprostuj się, 10 ruchów, przytrzymaj sekundę na dole, nie śpiesz się, kontroluj swoje ciało. Po 10 ruchach ostatnie co zrobimy, to rozciągniemy delikatnie nasze czwórki, przód uda, tak żeby nasze kolano miało jak najwięcej ruchu. Przyciągamy stopę do pośladka, staramy się łączyć kolano z kolanem i trzymamy 15 do 20 sekund. Powtórz tę czynność 3 razy i będziesz gotowy do dalszych ćwiczeń. Dziękuję, do zobaczenia.